Zapraszam Państwa na kolejny mój odcinek Vademecum. Przejdę od razu do listu. I tak, sporo pytań otrzymuję od mieszkańców posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Oto jeden z takich listów. Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w dzielnicy Podzamcze. W ostatnich kilku latach wielu moich znajomych wykupiło na własność swoje lokale od spółdzielni mieszkaniowych. Ja ciągle jednak zastanawiam się, bo nie widzę sensu takiej decyzji. W czym jest lepsze mieszkanie własnościowe od mieszkania spółdzielczego? W jakim zakresie zmieni się moje życie, kiedy wykupię takie mieszkanie? No tak, rzeczywiście, ale spróbuję uporządkować to i panu odpowiedzieć. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu właścicieli czy mieszkańców obowiązuje ustawa prawo spółdzielcze, w której taki właściciel, mieszkaniec, lokator pozbawiony jest wpływu na sposób zarządzania budynkiem, w którym mieszka. Oznacza to, że pieniądze, jakie wpłacacie państwo co miesiąc jako spółdzielcy, mogą pójść na przykład na remonty innych budynków. Jak wiadomo, zarządzanie taką nieruchomością odbywa się poprzez władzę spółdzielni, co oznacza, że wpływ członka spółdzielni na sposób zarządzania jego budynkiem jest żaden. Opłata za mieszkanie w takim przypadku jest tutaj wypadkową kosztów, jakie generuje spółdzielnia, a szczególnie wysokiego wynagrodzenia kilkuosobowego zarządu spółdzielni, na który spółdzielcy nie mają wpływu. W przypadku własnościowego prawa do lokalu ich posiadaczy obowiązuje ustawa o własności lokali. Zarządzanie takim budynkiem odbywa się poprzez wybieralny zarząd z grona właścicieli i administratora jako podmiot pomocniczy dla zarządu. Ponadto właściciele mieszkań mają pełne prawo do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących ich budynku, a także wyboru władz wspólnoty. Więc to jest istotna różnica, jak pan zauważa. We wspólnocie mieszkaniowej opłaty, jakie ponosi właściciel lokalu z tytułu posiadania mieszkania, są wypadkową. Kosztów, jakie współwłaściciele ponoszą na utrzymanie całego budynku oraz wynagrodzenie administratora, jeśli jest administrator, które w porównaniu do pensji prezesów jest wielokrotnie mniejsze i zawsze zależy od członków wspólnoty. A zatem to wynagrodzenie zarządcy, administratora w każdym przypadku zależy od decyzji samych właścicieli. W przypadku spółdzielców jest to iluzoryczny wpływ. A zatem gołym okiem widać, że dla mieszkańców forma ta druga jest zdecydowanie korzystniejsza i ponieważ macie państwo stuprocentowy wpływ na losy budynku, na finanse budynku i na wszelkie decyzje, dobre i złe, ale to wy macie wpływ. Nikt za was tego nie robi i nie macie poczucia, że płacicie i właściwie nie wiecie, gdzie te pieniądze są ulokowane, kto je bierze i na co je bierze. Tutaj jest pełna przejrzystość. Czy przekonałem wobec tego pana? Decyzja oczywiście zawsze należy do państwa. Dzisiaj to już jest wszystko. Zapraszam na kolejny mój odcinek. Do zobaczenia.